Dawno, dawno temu pierwsze ślady życia ludzi w tym regionie należały do wędrownych łowców reniferów przemierzających tutejszą tundrę. Wraz z upływem czasu powstawały nieduże osady rolników. Ludzie ci pozostawili po sobie między innymi rozległe brukowane cmentarzysko, a także niewielkie przemśliki służące do wykonywania przędzy. Czy spodziewali się, że 2000 lat później nieopodal powstanie prężnie działająca osada tkaczy? Dawni właściciele. Pierwszymi, utrwalonymi w dokumentach właścicielami tych ziem byli członkowie rycerskiego rodu Dołęgów. Najwcześniejsze notatki o dobrach zduńskowolskich pojawiają się w tekach notariusza Pstrokońskiego. Prawdopodobnie w XIV wieku istniała tu osada rolnicza, zamieszkiwana przez Zdunów. Wola oznaczała zwolnienie mieszkańców od pańszczyzny lub czynszów, by łatwiej mogli urządzać darowane grunty pod uprawę. Tak powstała nazwa Zduńska Wola. Gdy w końcu dobra zduńskowolskie trafiły do rodziny Pstrokońskich, stały się posagiem Marianny, przyszłej żony Andrzeja Złotnickiego, Nestora rodu. Z pustyni w osadę czekaj. Potencjał tego miejsca zauważył ich syn Felix. Wykorzystał fakt, że przez jego dobra biegnie szlak komunikacyjny od Kalisza do Warszawy. W tym miejscu powstała osada Czekaj,
której nazwa prawdopodobnie pochodziła od karczmy stojącej na skrzyżowaniu dróg. Obejmowała teren obecnego Placu Wolności oraz ulicę Kościelną. Było to idealne miejsce do handlu. Dlatego w 1773 roku Feliks pozyskał królewski przywilej na urządzanie 12 dużych jarmarków rocznie, co wyniosło osadę do rangi miasta prywatnego. Feliks Złotnicki młodość spędził na służbie w chorągwi pancernej przydzielonej do ochrony przygranicza. Pod koniec życia pisał: Matka moja mi tę pustynię oddała. Tak objaśniam szczerze, że com całym życiem po całym świecie zapracowałem, tom wszystko ułożył na tę zduńską wolę. Chociaż to nie tajemnica, mało kto wie, że Feliks wraz z pierwszą żoną zostali pochowani w kryptach drewnianego kościoła pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny przy ulicy Kościelnej. Stał on w miejscu zwanym Górą Krzemienistą. Tam bowiem znajdował się pierwszy cmentarz. Osada fabryczna Stefana Złotnickiego. Jednym z synów Feliksa był Stefan. Rozumiał, że chcąc rozwijać tę ziemię, musi inwestować. Zapragnął wybudować nowoczesne miasto skupiające się na przemyśle włókienniczym. Aby spełnić swoje plany, potrzebował wykwalifikowanych ludzi do pracy. Werbował więc osoby z zagranicy. Skoncentrował się na obszarach Czech, Saksonii i Prus. Dziedzic udzielał rzemieślnikom pożyczek pod budowę domów. Wydzielił na wieczne czasy place, na przykład na cmentarz żydowski oraz dla Bractwa Strzeleckiego, a także fundusze na budowę m.in. Kościoła Ewangelickiego, ratusza, szkoły katolickiej i ewangelickiej. Wielokulturową mieszankę ludności uzupełniały osoby przybywające z okolicznych wsi oraz Szatku, Widawy, Łasku. Widok kobiet oraz mężczyzn w regionalnych strojach rodem z doliny rzeki Warty mieszał się z tradycyjnymi ubraniami religijnych Żydów i ciemnymi uniformami niemieckich majstrów. Osadnicy przywieźli postępowy sposób myślenia. Dążyli do nadania praw miejskich, które miały zabezpieczyć ich interesy. Staraniem Stefana Złotnickiego nastąpiło to w 1825 roku. Zduńska Wola liczyła wtedy około 5 tysięcy mieszkańców.
260 zabudowanych nieruchomości, z których 85 należało do Polaków, 247 do Niemców i 28 do Żydów. Krajobraz szeregu niskich, drewnianych domów przy brukowanych ulicach dopełniały wiatraki. W nocy, aż do końca XIX wieku, w mieście panowały ciemności. Pierwszy herb dla Zduńskiej Woli zaproponował dziedzic. Był to wizerunek trzech pszczół, symbol trzech kultur, wspólnie rozwijających miasto. Obecny herb to połączenie dwóch rodowych herbów małżonków złotnickich. Rodzinny herb honoraty z Okołowiczów Złotnickiej, herbu Ostoja, jest godłem Konstantynowa Łódzkiego, założonego przez jej ojca. Miasto się rozwija. W mieście wytyczono pierwsze place i ulice, częściowo nazwane na cześć rodziny Złotnickich. Stefana w stronę Sieradza, jego małżonki Honoraty w stronę Łasku. Syn Maurycy otrzymał ulicę prowadzącą na Stęszyce, a Juliusz w stronę Szatku. Imieniem Petroneli nazwano Trakt Widawski. Sercem był rynek, znany w okolicy z targów końskich i ratusza hali targowej. Na wygląd miasta miały wpływ również wartości i potrzeby duchowe oraz estetyczne mieszkańców. To one były motywem powstawania pierwszych, zróżnicowanych religijnie obiektów i dzieł sztuki. Świątyń, obrazów, polichromii, witraży czy przydrożnych kapliczek. Kluczowe znaczenie dla społeczności miały kościoły. Erygowany w 1767 roku katolicki oraz ewangelicko-augsburski, na którego budowę przy ulicy Zamkowej, obecnie Aleje Kościuszki, fundusze zaczęto zbierać w 1861 roku. W 1845 roku pojawiają się bracia Morawici, w 1870 baptyści, którzy swoje świątynie wybudowali dużo później. Od 1823 roku na ulicy Stefana, obecnie ulica Sieradzka, powstała okazała synagoga. Na obrzeżach utworzono cmentarze. Żydowski na zachodzie, na wschodzie od 1811 roku katolicki. A nieopodal dwa protestanckie. Z wyznaniem związana była również edukacja. Pierwsza szkoła katolicka powstała na tzw. Górkach przy ulicy Belwederskiej, obecnie ulica Złotnickiego. Ewangelicka nieco później przy obecnych Alejach Kościuszki, zaś żydowska na ulicy Stefana nieopodal synagogi.
Niełatwe czasy zaborów. Spokojny rozwój zakłócały liczne epidemie wywołane przez zły stan sanitarny miasta. Pierwsze izolatorium dla zakaźnie chorych utworzono w prywatnym domu na obecnej ulicy Piwnej. Mieszczanie coraz bardziej utożsamiali się z miejscem swojego zamieszkania i dążeniami niepodległościowymi polskiej większości. Przykładem tego może być postawa młodego pastora Edwarda Bernera, który w czasie powstania styczniowego w 1863 roku został aresztowany za głoszenie patriotycznych kazań i zbiórkę pieniędzy dla powstańców. Po śmierci Stefana Złotnickiego w 1847 roku dobrami zarządzał jego syn Juliusz. Niestety, po uwłaszczeniu osadnicy przestali płacić czynsze. Juliusz odsprzedał więc swój majątek i wyjechał z miasta. Tak zakończyła się historia dziedziców złotnickich. Jednak miasto nie przestało istnieć. Władze carskie, chcąc uniknąć kolejnego powstania, powszechnie wcielały młodych, zaangażowanych politycznie mężczyzn do rosyjskiego wojska, co zdecydowanie szkodziło rozwojowi miasta. Wspomnienia Stanisława Matusiaka. 1886 rok. Koniec listopada. Na dworze wicher i mróz. Ciszę nocną. Około północy zakłóca ujadanie psów i kołatanie do drzwi. Budzi domowników horda kozaków, która przybyła według specjalnego rozporządzenia. Jest to powołanie młodych buntowników, zamieszkałych okolice Zduńskiej Woli, objętych zaborem rosyjskim. Wymieniony na liście 20-letni Ignacy, syn Melchiora, był w tym czasie nieobecny. Musiał zastąpić go młodszy brat Józef. Wcieleni do wojska wywożeni byli w głąb Rosji. Wracali po wielu latach ciężkiej służby lub, tak jak Józek, nie wrócili nigdy. Praca, praca, praca. Większość tkaczy prowadziła niewielkie przydomowe warsztaty. W ten sposób przy ulicy Browarnej zarobkował na życie Juliusz Kolbe, ojciec Rajmunda, późniejszego świętego Maksymiliana. Tylko nieliczni posiadali większe fabryki. Powstała m.in.
farbiarnia nad stawem kazek w dzielnicy zwanej Trzy Korony. W następnych latach zmieniona w tkalnię mechaniczną przez Karola Strausa. Manufaktura bawełniana Karola Hille w 1826 roku. Manufaktura pończosznicza Józefa Donata w 1827 roku. Manufaktura lniana Złotnickiego, Tartak Warszawskiego oraz fabryka maszyn rolniczych i włókienniczych Jana Bąkowskiego w 1864 roku. Również peryferyjne wsie Rozomyśl, Osmolin, Zduny szybko zaludniły się osadnikami. A po pracy? Rozrywka w małym mieście. Życie zawodowe splatało się z prywatnym. Po udanych egzaminach młodzi rzemieślnicy organizowali wielkie święto, tak zwane wyzwoliny na czeladników. Przy lesie, zwanym Frajszycą, gdzie stała gospoda salingów, odbywały się imprezy plenerowe, występy teatralne oraz zawody strzeleckie. Zwyczaj tych ostatnich przywieźli zagraniczni przybysze. Nawet nazwa Frajszyca wywodzi się od niemieckiego określenia Freischütz, czyli strzelcy ochotnicy, pełniący funkcję straży obywatelskiej. Chociaż w mieście istniały niewielkie księgarnie, nadzieje wiązano z ideą czytelni robotniczych przy fabrykach. Jednak na całe miasto prenumerowano jedynie 15 egzemplarzy gazet. Większym popytem cieszyły się książki techniczne do nauki zawodu z dziedziny włókiennictwa. Kultura z wyższej półki. Na początku XX wieku rozwijające się miasto oczekiwało rozrywki na coraz wyższym poziomie. Nowa, wytyczona ulica Złotnickiego, dziś ulica Dąbrowskiego, zapełnia się reprezentacyjnymi budynkami. Jest to jedna z ważniejszych ulic, ponieważ łączy centrum z dworcem kolejowym. W 1901 roku Adolf Rathe postawił tu pierwszy nowoczesny hotel wraz z salą balową. Wkrótce nieopodal, w 1908 roku, do użytku oddano okazały budynek Straży Ogniowej z nowoczesną salą teatralną. Modne stało się koncertowanie na świeżym powietrzu.
Życie towarzysko-kulturalne przeniosło się do ogrodu założonego przez Zenona Anstatta, browarnika przybyłego z Łodzi. W malowniczym parku piło się niskoprocentowe piwo, które miało swoje odmiany przygotowane specjalnie dla kobiet, a nawet bezalkoholowe dla dzieci. Za drobną opłatą latem można było popływać w stawie wypożyczoną łódką, a zimą pojeździć na łyżwach. Spacerowiczom przygrywała pierwsza w mieście dęta orkiestra robotnicza. Atrakcją było niewielkie zoo z egzotycznymi zwierzętami. Odbył się nawet pierwszy lot balonem. W 1911 roku w ratuszu powstaje pierwsze kino Odeon, a przy nowo wybudowanej ulicy Królewskiej kinoteatr Wiktoria. Kuźnią talentów stało się Towarzystwo Muzyczno-Dramatyczne. Również rzemieślnicy wybudowali swoją siedzibę. W okazałej resursie organizowane były prelekcje, odczyty, a nawet wykłady naukowe. Priorytetem było otwarcie w 1902 roku linii kolejowej Warszawa-Kalisz. Stacja kolejowa stanęła w pobliżu ulicy Warszawskiej Przedmieście, prowadzącej do Szatku. To spektakularne wydarzenie przyczyniło się do dynamicznego rozwoju miasta, a także samej dzielnicy, przy której działały już fabryki lusternika, wochnika, młyn parowy. Tania siła robocza przyciągała łódzkich fabrykantów, chętnie otwierających tu filie swoich fabryk. W drugiej dekadzie XX wieku liczba około 14 tysięcy mieszkańców wzrosła do 27 tysięcy osób. Wysokie kamienice zastępowały drewniane domy tkaczy. Zdjęcie niniejszej pocztówki jest już zbyt stare, gdyż nowych jeszcze nie ma, wobec czego wygląd naszego miasta jest także ładniejszy. Na przykład tam, gdzie widać stajnię, w której stały konie Altireli. Dziś jest wielka kamienica żydowska. Kościół, który tu widać, jest niemiecki. Wkrótce wytyczono nowe ulice. Powstał także nowy rynek. Rewolucja. Wspólna walka pomimo różnic. W dobie kryzysu gospodarczego, gdy 2000 tkaczy traci pracę, rozpoczynają się strajki robotnicze. Pierwszy z nich wybuchł w największej zduńskowolskiej fabryce Winera przy ulicy Łaskiej w 1905 roku, następnie w kolejnych 29 fabrykach. Do strajków dołączyła inteligencja, rzemieślnicy, a nawet uczniowie. Rewolucjoniści działali radykalnie. W wyniku strzelanin na ulicach miasta zginęło kilkunastu znanych fabrykantów. Chociaż carat nie pozostał dłużny, to aresztowania, pokazowe egzekucje robotników, a nawet wywózki na Syberię nie były w stanie zatrzymać patriotycznej fali, która ich porwała. Rewolucja podniosła świadomość obywatelską, która przerodziła się w walkę o niepodległość. Walczymy o swoje. Na początku XX wieku inteligencja i ziemiaństwo rozpoczynają walkę o polskość i wzrost wiedzy wśród mieszkańców.
W akcję włącza się lokalna młodzież. W rosyjskim gimnazjum zniszczono portrety cara i zamalowano smołą okna. Powstał szereg stowarzyszeń, od Towarzystwa Polskiej Biblioteki i Czytelni po Związek Równouprawnienia Kobiet. Dzięki społecznej inicjatywie, jaką było Towarzystwo imienia Henryka Sienkiewicza, otworzono pierwsze polskie liceum w mieście z siedzibą przy ulicy Mickiewicza. W dobie kryzysu i biedy rósł solidaryzm społeczny. Bezustannie pracujący w fabrykach mieszkańcy pozostawiali swoje dzieci bez opieki. O utworzenie ochronki na 100 miejsc skutecznie walczyła m.in. żona aptekarza, pani Opielińska. Niezbędne były przytułki dla chorych i biednych. Utworzono je przy kościele katolickim, dla dzieci żydowskich w kamienicy przy ulicy Belwederskiej oraz ewangelicki dom opieki dla starców. Jego budowę około 1910 roku zainicjowała wdowa po pastorze Edwardzie Bernerze, Maria Berner. 10 lat później, w sierpniu 1914 roku, rozpoczęła się pierwsza wojna światowa. Jej echa odnajdujemy w pamiętniku Reni Królikowskiej. 27 stycznia, środa, 1915 rok. Samochody dwa były rozszarpane od granatów, pędziły w stronę Sieradza. Strzały też słychać bardzo dobrze. Październik, 1915 rok. Wcale nie pieczemy chleba. Wszędzie robią rewizję i zabierają wszystko. Bieliznę i mosiądz i cynk. Fabryki zostały zamknięte i zamienione na koszary. Ludzie zostali bez pracy. Razem damy radę, czyli 20 lat wolności. Po zakończeniu wojny i odzyskaniu niepodległości miasto i jego mieszkańcy znaleźli się w opłakanej kondycji ekonomicznej. Aby zapobiegać apatii, wrócili do idei zrzeszania się. Przy ulicy Łaskiej powstało jedno z większych w mieście towarzystw edukacyjno-kulturalnych – Towarzystwo Śpiewacze Halka. Posiadali własną bibliotekę, chór, kostiumy i rekwizyty teatralne. Urządzali koncerty, wyświetlali filmy. Powstawało coraz więcej klubów sportowych. Każdy z nich miał swoje sekcje, na przykład piłkarską, kolarską, gimnastyczną, bokserską. Najczęściej rywalizowali na boisku Sokoła przy ulicy Żeromskiego. Tradycją było urządzanie wyścigów kolarskich ulicami miasta od Trzech Koron do stadionu na Frejszicy. To właśnie w tych organizacjach zbierała się cała śmietanka towarzyska. W wolnych chwilach jeździli na pikniki do lasu na Poręby, miejsca zwanego z niemiecka cygą, czyli kozą. Na ulicach miasta można było usłyszeć przedwojenne zduńskowolskie godanie, pełne różnojęzycznych zapożyczeń. Wspomnienia Jerzego Kozłowskiego. Teś, Mergula, skocz do but. Masz tu dychę, kup mi grychę, dwa komboje, resztę twoje. Śmiergulans to cwany chłopak, budka to inaczej kiosk, grycha to bułka gryzakowa z rodzynkami, a komboje to popularne papierosy cowboy. W 1922 roku do Zduńskiej Woli przybyli ojcowie orioniści.
Budynek okazałego seminarium zastąpił dawną karczmę przy granicy z Rozomyślem, stając się charakterystycznym punktem przy wjeździe do miasta. Stulecie. Obudź się, Zduńska Wolo. Na stulecie, to 30. co do wielkości miasto w Polsce, odwiedził sam prezydent Wojciechowski. Pokłosiem tej wizyty było wybudowanie gmachu Szkoły Powszechnej przy ulicy Łaskiej, obecny Zespół Szkół Elektronicznych, i plany połączenia miasta z zagłębiem węglowym. Jeszcze przed wizytą pierwszy bank udziałowy przy ulicy Złotnickiego oddał swój budynek na potrzeby najstarszego liceum. W latach międzywojennych nie otworzono żadnej nowej fabryki włókienniczej, lecz wykorzystywano około 70 obiektów wybudowanych przed I wojną światową. Jako pierwszą otworzono fabrykę Rozena, Goetzowa i Wiślickiego przy ulicy Łaskiej. Wkrótce na każdym kroku istniała mniejsza lub większa tkalnia. Głosem miasta znów stał się stukot krosien i gwizd fabrycznych syren. Zduńska Wola w 1930 roku stała się największym skupiskiem tkaczy w dawnym powiecie sieradzkim. Jedyne takie osiedle. Fenomenem na skalę kraju stała się budowa przez francusko-polskie koleje szlaku węglowego Herbynowe Gdynia i powstanie jednej z najnowocześniejszych parowozowni w Europie. Ale to nie wszystko. Na polach wsi Karsznice powstało nowoczesne, jedyne kolejarskie osiedle na szlaku węglowym. Najlepsi specjaliści w danych dziedzinach ściągani byli do pracy z różnych stron Polski. Własnymi siłami postawili Dom Kultury Kolejarz, założyli klub sportowy Olimpia, wybudowali przedszkole. Na szczerym polu z tej mieszanki ludności powstała wspólnota ludzi pracy i pasji. Zbliża się front. Dla okupanta Zduńska Wola była ciekawym kąskiem. Blisko zachodniej granicy Polski z ważnymi liniami kolejowymi. Zanim pierwsze bomby spadły na miasto, w jego pobliżu nad Wartą rozegrała się jedna z najważniejszych bitew września 1939 roku. Thank you.
prawdziwą grozę wojny mieszkańcy Zduńskiej Woli poznali jednak dopiero w piękną, słoneczną niedzielę 3 września. Nie poddamy się. Rankiem 6 września do Zduńskiej Woli wkroczyły pierwsze oddziały niemieckie. Miasto znalazło się w kraju Warty, Warteland, czyli na terenach wcielonych bezpośrednio do III Rzeszy. Okupanci wprowadzili szereg zarządzeń wykluczających Żydów i Polaków z oficjalnego życia publicznego. Zamknięto szkoły, kościoły, park, kawiarnie, wprowadzono godzinę policyjną. Dlatego, jak wspominał Jerzy Kozłowski, czytanie i trzymanie książek było czynem niemal bohaterskim. Ponieważ polskie książki palono przy szkole powszechnej, młodzież starała się je wykradać, a zniszczone kartki przepisywać. W kraju Warty większość Polaków posiadających majątki ziemskie została wysiedlona, a w ich domach zamieszkali Niemcy. Zduńskowolan najczęściej wywożono do Sandomierza. Kolejne osoby były wysyłane na przymusowe roboty do III Rzeszy. Zduńska Wola nazwana została Freihaus, czyli wolny dom, a rynek Platz der Freiheit, plac wolności. Ratusz wkrótce rozebrano, ale przedtem przeprowadzono pod nim pokazowe egzekucje na niewinnych ludziach. Pomimo wszystko w mieście tworzyła się konspiracja. Między innymi w Karsznicach, w miejscu strategicznym dla okupanta, powstała komórka sabotażowo-dywersyjna ZWZAK. Niszczyli układy napędowe parowozów, uniemożliwiając sprawny transport broni na front. Niestety, większość została aresztowana i wywieziona do obozów zagłady. Kazimierz Kałużewski, Chińczyk, oraz Juliusz Sylla, Nit, zostali powieszeni w publicznej egzekucji na terenie parowozowni 25 lutego 1944 roku. Po rozpoczęciu okupacji zaczęło się prześladowanie społeczności żydowskiej. Około 8 tysięcy osób ulokowano w getcie oddzielonym od pozostałej części miasta bramami. Bieda, brud, egzekucje miały doprowadzić do stopniowego wyniszczenia całego narodu. W 1942 roku zaczęła się likwidacja getta. Ofiary spędzono na cmentarz żydowski. Tam przebywały przez 3 doby. Około 200 osób zamordowano bezpośrednio na cmentarzu i na ulicach miasta. Zdolnych do pracy wywieziono do getta w Łodzi. Pozostałych wywieziono do niemieckiego obozu zagłady w Chełmnie nad Nerem. Były to ostatnie chwile ludności żydowskiej, będącej po prostu częścią Zduńskiej Woli. Wyzwolenie czy nowa okupacja? W styczniu 1945 roku w mieście zostało już tylko około 6 tysięcy osób.
Oprócz zagłady społeczności żydowskiej i wywózek, a także przesiedleń Polaków, uwzględnić należy także ucieczkę większości Niemców. Zaniknął zupełnie wielokulturowy charakter miasta. Stanisław Matusiak wspomina: szwendaliśmy się w poszukiwaniu broni. To było na ulicy Łaskiej 17. Ktoś obliczył, że okupacja w Zduńskiej Woli trwała dokładnie 1962 dni i 2 godziny. 21 stycznia natomiast przybyło wojsko rosyjskie. Rosjanie wprowadzili jeńców niemieckich na rozstrzelanie. Przylatujące zewsząd kule wprost świszczały, ale co ciekawe, żadna w nas nie trafiła. Jakby ktoś nad nami czuwał. Potem nastała cisza. Żyć od nowa. Ludzie starali się odnaleźć w nowej sytuacji. Większość fabryk, jako mienie poniemieckie i pożydowskie, pomimo dewastacji powoli wznawiało produkcję, wchodząc w skład państwowych zakładów przemysłu bawełnianego, wełnianego i dziewiarskiego w Zduńskiej Woli. Jednak nie tylko pracą się żyło. Miejscami łączącymi ludzi były na przykład kawiarnie, które w latach 60. i 70. XX wieku tętniły życiem. Jak wspomina jeden z mieszkańców, Zbyszek Rudnik: to tu można było spotkać kogoś znajomego, podyskutować, a przy okazji napić się czegoś dobrego. Pamiętacie? Na ulicy Łaski była mokka. Jej oferta była dość bogata. Oczywiście kawa, sypana i zaparzana w szklance. Atmosfera to cicha muzyka, niegłośne rozmowy, no taka mała celebra. Zapach w kawiarniach, zmieszanie dymu tytoniowego, zapachowych karmenów, parzonej kawy, wina, dziś nie do odtworzenia. Bodajże w 1956 roku panowie Toboła i Dąbrowski zainaugurowali działalność restauracji Smakosz. Spotykała się tam inteligencja, profesura, palestra, medycy, kadra kierownicza lokalnych przedsiębiorstw, inne wolne zawody, no rzemieślnicy czy badylarze. Po pół wieku wszystko przeminęło. Restauracje, kawiarnie. Jedno, co łączy te epoki, to klienci. I wtedy, i dziś ochoczo chcą zjeść, pić i bawić się. Myślę, że jest to taki charakter narodowy Polaków. Od lat 60. XX wieku, dzięki spółdzielni mieszkaniowej Lokator, zaczyna się historia największych osiedli w Zduńskiej Woli. Na dawnej drodze do Szatku, zwanej pierwotnie Warszawskie Przedmieście, powstało osiedle Tysiąclecia. Nieopodal, na terenie, gdzie planowano nowy rynek, obecnie mieści się osiedle Panorama. W obrębie dawnej dzielnicy żydowskiej, a później getta, osiedle Zachód. Na dawnych pastwiskach i części wsi Zduny, osiedle Południe. Osiedle Osmolin wyrosło na terenach wsi Osmolin i Rozomyśl. Karsznice przyłączono do Zduńskiej Woli. Pomiędzy współczesnymi budynkami
odnaleźć możemy przykłady dawnej architektury, nielicznych domów tkaczy, dwudziestowieczne kamienice, zabudowania pofabryczne. Z niektórych nadal korzystamy, inne powoli odchodzą w niepamięć. Jedynie nieśmiało przypominając o życiu tych, którzy budowali Zduńską Wolę przed nami. Fajnie, że jest to małe miasto. Wszędzie mogę chodzić tutaj na nogach. Najbardziej podoba mi się to, że urodził tu się święty Maksymilian Maria Kolbe. Jestem Kuba i opowiem moje wspomnienia z ratuszem. Pewnego dnia, gdy spytałem mamę, gdzie idziemy, powiedziała mi, że do świetlicy w ratuszu. Na samym początku bałem się, ale przyzwyczaiłem się do tego, bo jest bardzo fajnie. Są tu koledzy, wychowawcy i oczywiście bułki. Bułki są dobre, wychowawcy są fajni, a koledzy tak samo. Ale nie zawsze. Moja opinia jest taka, że dziękujemy mi za to, że mnie zapisała na ten świetlicę. Moje wspomnienie z Placem Wolności to pyszne lody pistacjowe z budki, mundurki harcerskie w Czujczynie, sklep rybny i warzywniaki oraz sklep żelazny. Wspominam też harcerskie warty przy pamiątkowej tablicy. Pamiętam z dzieciństwa, gdy w drodze do kościoła przystawało się na lody na tak zwanych poschódkach i sklep z zabawkami Czujczyn i piękny sklep Cepelie. Dawniej był skwer zielony, gdzie rosły wysoko topole. Kojarzą mi się spacery z rodzicami. Latem czy wczesną wiosną siedzieliśmy na ławkach właśnie tutaj i jedliśmy lody i śmialiśmy się. Nigdy nie zapomnę tych wspólnych chwil w sercu Zduńskiej Woli. Codziennie widzę ratusz, bo wyglądam przez okno i jestem naprzeciwko niego. Jak patrzę na niego, to jest taki piękny i bogaty. Z Placem Wolności kojarzy mi się droga do Liceum na Jasnej, a wybudowany nowoczesny ratusz nadaje temu miejscu nowy wymiar. Od niedawna tu mieszkam, więc dopiero uczę się budynku i ludzi. Lubię to miejsce, bo jest miła, rodzinna atmosfera. Zdumiewa troska o nas pana dyrektora, pani kierownik oraz instruktorek. Przytulnie, miło, czuję się jak w domu, nie jestem sama, bo zawsze ktoś jest obecny. Jedzenie jest dobre, rozwiązuje krzyżówki i czas płynie. Wśród mieszkańców wyróżnia się przewodniczący naszego samorządu, pan Marian, który nazywa siebie Maniuś. Bas niemal operowy. Do jakiejś mieszkanki czymś gwałtownie wzburzonej powiedział: nie wiem, o co chodzi, ale na pewno ma pani rację. Podwórkowe muzeum stowarzyszenia Być Pomocą. Można powiedzieć, że Maria Bolerna była liderką działań pomocowych w Zduńskiej Woli. Dobrze, że jest taki dom, w którym można, jeśli zaistnieje taka potrzeba lub konieczność, zamieszkać. Jestem tu już długo. Polubiłam to miejsce i mieszkam tu. Teraz mam dużo czasu. Jestem tu ponad 20 lat na rencie inwalidzkiej. Mam wolny czas i rozwijam moje pasje. Lubię czytać książki, pisać wiersze, w ogóle pisać, wyszywać i podróżować. Lubię żyć i chcę tym życiem cieszyć się z innymi. Życzę wszystkim wiele dobra. Pozdrawiam. Basia. Karsznica to pełna zieleni i spokoju dzielnica. Mam nadzieję, że tak jak w latach, kiedy byłam dzieckiem, zajęcia w Domu Kultury znajdzie mama, babcia i córka. Dom Kultury to miejsce moich lat młodości, które wspominam z ogromnym sentymentem. Karsznice zmieniają się i pięknieją wraz ze skansenem lokomotyw dla przyszłych pokoleń. Przy czym chciałem Państwu powiedzieć, bo nie wszyscy wiedzą, na pewno tylko co niektórzy, że poczta stoi na poniemieckich bunkrach. To był bunkier w kształcie litery T. Tam nawet muszę Państwu powiedzieć, że chodziłem do szkoły, kończyłem 3 klasy szkoły podstawowej, aż ta 3. klasa już nie do końca. Uczyliśmy się języka polskiego
nawet usiłowali nam wmusić, żebyśmy się uczyli niemieckiego języka. Dopóki go nie podróżnym go nie wysadzili tam do tego baraku. Przechodziliśmy właśnie takimi naszymi głównymi punktami tutaj Karsznic. Pracownicy kolejowi zarabiali dość dobrze. Dobrze byli sytuowani, więc rodziny nasze, mamy, nie musiały pracować, bo zajmowały się domem i wychowaniem dzieci. Jak to zrobić, żeby to życie kulturalne zaczęło w Karsznicach kwitnąć? Więc powstał tutaj pierwsza świetlica miała powstać, bo taka była nazwa tego budynku. Tym miejscem kojarzą mi się ogródki działkowe, które pamiętam od zawsze. Mieszkam tu 43 lata i to miejsce najmilej wspominam. Kojarzy mi się moja praca na kolei, gdzie przepracowałem 35 lat. Praca bardzo ciekawa, bo związana od ucznia warsztatowego szkoły zawodowej, aż po pracę na stanowisku maszynisty pojazdów trakcyjnych. W historii tego miejsca najciekawszy jest dla mnie pomnik pomordowanych kolejarzy. Najciekawsze jest to, że w szczerym polu powstały równolegle osiedle i węzeł Karsznice. Najbardziej ciekawi mnie historia budowy kościoła. Powstanie osiedla w Karsznicach to ewenement na tamte czasy, lat 30. Moje wspomnienie to studniówka w Domu Kultury w Karsznicach w 1969 roku. Tu poznałem najlepszych przyjaciół. W karsznickiej bursie odbyła się studniówka Liceum Plastycznego. Był to rok 2009. Udekorowaliśmy salę jako zamek Drakuli. Z tym miejscem kojarzy mi się słynna górka. Pamiętam, jako dziecko tato był ze mną na sankach. Przygoda zimowa zakończyła się tak, że sanki razem ze mną wylądowały w stosie śniegu. Lubię to miejsce, bo mam przyjaciół stąd. Moja rodzina tutaj mieszka, chodzę tu do szkoły. Tu zaczęła się moja historia. Mieszka tu dużo pozytywnych i miłych ludzi. Jak już stanę się dorosła, to będę pamiętać ten plac zabaw. W historii tego miejsca podobają się widoki i piękne budynki. Dowiedziałam się, skąd pochodzi nazwa osiedla. Przez to osiedle codziennie szłam do pracy do zakładu Wola w latach 80. W 1971 roku na osiedlu przy szkole podstawowej nr 9 powstała pierwsza w mieście kryta pływalnia. Odpowiedzialny za jej budowę był m.in. pan Mirosław Drabiński. Nieckę basenu przykryto szklarnią, co obniżyło koszty budowy i wzbudziło zainteresowanie w całym kraju. Bardzo dawno temu na otaczających nas ziemiach zaczęło kwitnąć życie. Dzień po dniu pokolenia zapisywały swoją historię w otaczającym nas krajobrazie, w budynkach i ulicach. Opowieść o budowaniu miejsca, w którym żyjemy, nie ma końca. Wciąż w kanwę historii wplatamy swoje wątki, a i po nas ktoś dalej będzie tkał tu swoje życie, zostawiając swoje ślady na ścieżkach naszego miasta. Pamiętamy o tych, którzy chodzili tu przed nami.